Ostatnimi czasy w Polsce jest bardzo silny trend kosmetyków naturalnych. Powstało masę bardzo ciekawych, interesujących firm, które reklamują się jako te, które mają naturalne składniki. I czy one faktycznie mają naturalne składniki? Oraz jak powinniśmy czytać te etykiety, żeby mieć pewność, że kosmetyk, który reklamuje się jako naturalny, jest naturalny? Z czytaniem kosmetyku, etykiet kosmetycznych jest o wiele trudniej, niestety, ponieważ po pierwsze te składniki nie są w języku polskim. One są albo po łacinie, albo po angielsku. Mm -hmm. Znaczy, już coraz częściej one się pojawiają w języku polskim, natomiast on, te nazwy są i tak dla nas bardzo mylące no i tak. nic nam nie, nie mówiące. Jak człowiek nie jest po biolchemie, to... Tak, to nie ma zielonego Ta. pojęcia, o czym mówi, taka jest prawda. Ym, i, te za, ty, ty, I nie można powiedzieć, że są jakieś główne zasady, które nam dadzą pewniki, Że wybieramy dobry produkt kosmetyczny. Mhm. Bo na przykład jednym z takich rzeczy, o których chciałam od razu powiedzieć, jak powiedziałam, że to pytanie zadasz, to było to, że no, zwróćmy uwagę na certyfikat, No bo certyfikaty to na pewno nam powiedzą, że produkt jest, jak jest certyfikowany, to te składniki są naturalne itd. Tak mhm. tak no nie, bo na przykład najbardziej popularny certyfikat, czyli Ekocert, pozwala. Aby kosmetyki w swoim składzie miały dosyć mocny detergent myjący. I mhm. jeśli mamy na przykład wrażliwą skórę ym, i zwracamy uwagę na certyfikaty, to możemy tutaj mieć problem z tym, że jeśli umyjemy twarz takim mydłem z certyfikatem, to będziemy za parę tygodni mieli. Podrażnioną, zaczerwienioną mhm. skórę. Więc jakby certyfikaty to jest na pewno dobry, dobry kierunek, bo jest mnóstwo certyfikatów, właśnie ECOCERT, jest NATUR. To są certyfikaty, które dają nam pewność, że. 98% składników w składzie kosmetyku jest naturalna, natomiast no to nie jest 100, więc ten taki ułamek niepewności jest. W kosmetykach też mamy zasadę: im krótszy skład, tym lepszy. Ale jeśli mamy na przykład kremy z olejami naturalnymi, mhm. ostatnio analizowaliśmy krem pod oczy, pełen olejów naturalnych, no to ten skład jest dosyć długi, bo tych olejów było tam z 6 czy 7, mhm. te nazwy są bardzo długie. I, I znowu patrząc na etykietę, sobie myślę, no nie ma szans, to nie jest dobry produkt. Natomiast później jak się wczytałam, patrzę, no tak, przecież tam są same oleje i produkt ma bardzo dobry skład, więc to jest zasada impluzacji. Krótszy skład, tym lepszy. Mhm. Natomiast nie zawsze to się sprawdza. Agnieszka, a jak jest z przydatnością kosmetyków? Jak data ważności kosmetyków wpływa na możliwość ich użycia lub nie? Czy jeżeli nam się skończy data ważności, to już krem powinnam natychmiast wyrzucić? czy jeszcze spokojnie, nie wiem, miesiąc, dwa, pół roku. No to znaczy, to znowu zależy od tego składu. Jeśli mamy do czynienia z kosmetykami bardzo naturalnymi, to rzeczywiście ta data ważności na kosmetyku jest ważna, ponieważ mm -hmm. tam jest bardzo mało konserwantów, no i te składniki mogą zachowywać się zupełnie inaczej em, po, po dacie podanej przez producenta. Tak podobnie jest przy kosmetykach, które robimy sami w domu. Zazwyczaj trzymamy je w lodówce, albo mamy datę przydatności tydzień czy półtora i rzeczywiście po tym czasie te kosmetyki powinniśmy już przestać używać, nawet jeśli zostało nam pół, pół jeszcze do zużycia. Natomiast przy kosmetykach z gorszym składem ten, ta, ta data ważności, tak prawdę powiedziawszy, jest podobnie, to, to wygląda podobnie jak przy produktach spożywczych, że nic się nie stanie, jeśli ten tydzień, dwa czy do miesiąca myślę, że max, możemy używać dany kosmetyk i na spokojnie jakby no, nic złego nie powinno się Zdarzyć. Natomiast to, co jest najważniejsze przy wyborze dobrych kosmetyków, to jest to, jakie my jako człowiek mamy potrzeby. My zapominamy o tym, że mm, my reagujemy, nasze ciało reaguje. Na to, co wklepujemy w to ciało i jakich kosmetyków używamy, jest powiedzenie, jesteś tym, czym, co jesz, mm -hmm. a ja bym jeszcze dodała i to, co w, w siebie wklepujesz, tak? No bo y, oczywiście, my chcemy mieć efekt tu i teraz, my chcemy mieć y, twarz bez zmarszczek i wygładzoną oczywiście. i naciągniętą, ale nie ma takiej możliwości, bo y, na skórek złuszcza się co najmniej przez 3-4 tygodnie, więc żeby zobaczyć efekt, taki realny efekt kremu, który używamy, to ten efekt. Będzie dopiero za miesiąc. Natomiast my chcemy efekt tu i teraz. My dzisiaj chcemy pięknie wyglądać, a nie za miesiąc. Yy, I to jest problem z nami i z tym, żebyśmy my wreszcie zrozumieli, bo to nie dotyczy tylko kobiet, ale również mężczyzn, że musimy troszeczkę zwolnić z tym wszystkim, czego my oczekujemy i tak prawdę powiedziawszy, wsłuchać się w potrzeby naszego ciała, bo ono nam powie, czy mm, powinniśmy używać takiego czy innego kremu, mm -hmm. albo czy w naszej diecie czegoś brakuje. Jak trochę zwolnimy i, i popatrzymy na swoje potrzeby, to, to wszystkiego się dowiemy.